Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Proszę bardzo. Co roku obradujemy tutaj nad raportem, który co roku zawiera te same metodologiczne błędy. I skoro one co roku się powtarzają, no to ja też co roku będę powtarzał, jaki jest z nimi problem. Złota zasada, o której zawsze należy pamiętać, to, że wiarygodność danych nie wzrasta wskutek ich przetwarzania. Angielskie powiedzonko mówi trash in, trash out. Jeśli wkładamy do komputera wątpliwe dane, to wydrukowanie ich w ładnym raporcie, opatrzenie wykresami, dorobienie tam jakichś mądrych komentarzy nie zwiększa ich wiarygodności. Dane, którymi się Państwo posługujecie i na których podstawie wygłaszacie te wszystkie swoje wnioski, są wątpliwe już na etapie ich zbierania. Dane o przyczynach wypadków na przykład mają charakter ankietowy. To jest ankieta robiona wśród policjantów. Jakie jest ich pierwsze wrażenie po przyjeździe na miejsce wypadku? To jest taki formularz MRD2 i tam formularz, tam sobie policjant wpisuje, co mu się wydaje, że jest przyczyną wypadku i nie jest to później weryfikowane na podstawie danych z postępowania przygotowawczego, które przecież dopiero później się toczy, a tym bardziej postępowań sądowych, które często dają jeszcze inny wynik niż dwa wcześniejsze etapy. Więc jest to ankieta na temat wrażeń policjanta, a nie na temat tego, co jest faktyczną przyczyną wypadków. Co więcej, ta ankieta już w jakimś stopniu sugeruje odpowiedzi tym, którzy je wypełniają, bo daje tam jakiś ograniczony wybór, ale przede wszystkim na pierwsze trzy pozycje, które są w ogóle osobno od tych pozostałych w pierwszym rządku. Pierwsze miejsce to jest oczywiście niedostosowanie prędkości. Spróbujcie zrobić inną kolejność. Na pierwszym miejscu dać zły stan drogi na przykład. Zobaczycie, jak to wpłynie na wyniki. Zróbcie taki eksperyment. Kiedy wprowadzaliśmy nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa dla pieszych na przejściach, pytałem, na czym polega w ogóle ta zmiana. I do dzisiaj się nie dowiedziałem, w jakim stanie faktycznym, w poprzednim stanie prawnym pieszy nie miał pierwszeństwa, a teraz ma pierwszeństwo. Żeby pan minister to narysował albo jakiś feeling pokazał, jakie to jest dokładnie sytuacja. Jak chłop krowie na moście, żeby pan wytłumaczył. Wszyscy tu kiwają głowami, podnoszą ręce za tymi przepisami, ale nikt nie wytłumaczył, czym się różni pierwszeństwo dla pieszego na przejściu od pierwszeństwa dla pieszego wkraczającego. Czy to jest tak, że nie wiem, jak on dotknie stopą asfaltu, to już jest pieszym na przejściu, a jak przekroczy ponad połową stopy krawężnik, to jest wkraczającym. Na czym polega ta zmiana? Ile to jest milisekund różnicy w ogóle? Bo to rodzi rozmaite interpretacje. Ludzie wiedzą, że coś się zmieniło, ale nie bardzo wiadomo, co się zmieniło i nawet fachowcy tworzą różne fantastyczne interpretacje, na przykład takie, że pieszy wkraczający to już jest od 1,5 metra od przejścia. Skąd te 1,5 metra? Nie wiadomo. Ale jakoś trzeba zracjonalizować tego bubla ustawodawczego, którego żeście zmajstrowali. To są dyskusje jak o hierarchii chórów anielskich, więc ja proszę o urzędową wykładnię. Przypisywanie, to się kończy generalnie przypisywaniem winy kierowcy. I to, o tym od początku mówiłem, tak? Że jak niejasne jest, co się zmieniło, to jasne jest tylko, że ciężar winy zostaje przy pomocy ustawy przeniesiony na kierowcę i stąd te wyniki, na które znowu się Państwo powołujecie. Niektórzy tam już podawali, tam chyba Zboralski pisał, że 100% w ogóle już to jest wina kierowcy. Ja bez kozery powiem 500%. 500% wypadków to jest wina kierowcy i do tego myślę dojdziemy, jeśli tak dalej będziemy posługiwali się taką metodologią. Zamiast pisać o tym, że to był rok pandemiczny, prawda, i nie wiadomo jak to na coś wpłynęło, dlaczego nie posługujecie się prostym zabiegiem przeliczyć to na 1 000 000 km na przykład? Są dane dostępne przecież, które można wyciągnąć z Google'a chociażby, tak, o stanie mobilności albo na podstawie ilości sprzedanego paliwa. Dlaczego tego z tym nie porównacie, tylko liczycie bezwzględną liczbę, która do niczego się nie nadaje? Dokończę jeszcze w pytaniu. Zwiększanie udziału dzieci w wypadkach na przejściach, o czym Państwo już wspominali, to jest dokładnie to, co przewidzieliśmy przed wprowadzeniem tej zmiany, że o ile dorośli to nie zwrócą większej uwagi na to, o tyle dzieci i młodzież odczytają to jako zaproszenie do testowania refleksu kierowców i tak się dokładnie stało. Ale pomijając tam moje wcześniejsze uwagi dotyczące tego, że dane są badziewne, to przede wszystkim wątpliwy jest sposób interpretacji tych danych, bo mówiłem, że od wielu lat jest trend spadkowy, tutaj się kończy na 2012, ale te dane nadal od 97, te wypadki nadal od 97 roku spadają. To jest długookresowy trend niewrażliwy na różne wasze zmiany ustawodawcze. On nie jest oczywiście jednolity, zdarzają się momenty wzrostów, zatrzymań i oczywiście tak i powiedziałem, że prędzej czy później znowu spadnie i pan minister powie, że to jego zasługa, ale zwracam uwagę też na ten wykres. To jest wykres z Holandii. Czy wy to rozumiecie? To jest szczyt w Holandii w 68 roku. U nas jest w 97. To jest ten sam wykres, tylko przesunięty o 30 lat. To jest to, o czym ja mówię cały czas, że to zależy od zamożności społeczeństwa, od tego, że mają lepsze samochody, lepsze drogi, większą świadomość. A my jesteśmy po prostu zapóźnieni przez naszą biedę, a nie przez to, że nie wprowadziliście jeszcze drakońskich kar. Zrozumcie to w końcu.